Witajcie. Dzisiaj dostałem takie pudełko. Już je otworzyłem i wypakowałem z niego. W tym pudełku było takie pudełko. Odwrotnie. O tak. To jest, jak widzicie, robot sprzątający Roomba. Seria E5. I otworzymy sobie wspólnie pierwszy raz. O, proszę bardzo, tu mamy takie zabezpieczenie pianką, jak widać. Mamy sam odkurzacz. Zafoliowany. U dołu widzę, że są już szczoteczka, ta, która wymiata z kątów kurz. Są dwie szczotki sprzątające. Wszystko jest zmontowane. Na razie go sobie tu położymy. I sprawdzimy, co mamy jeszcze. Jeszcze mamy taką plastikową podkładkę, która jest do niczego. Stacja ładująca. Takie ma tu gumowe nóżki, żeby się nie przemieszczała, jak odkurzacz w nią wjedzie. Tak to wygląda. Czy coś jeszcze mamy? Mamy jeszcze instrukcję obsługi. Dużo instrukcji obsługi. Takie i takie. Pewnie w języku polskim nie będzie, ale to się zobaczy. Tu mamy jeszcze pudełeczko z dodatkowymi akcesoriami. Popatrzmy, co nam tu jeszcze dali. Ja tak tutaj... O, wam będę pokazywał. A więc mamy wirtualną ścianę. To jest takie coś, które stawiamy. I tutaj mamy włącznik, w jedną stronę to nam robi taką jakby kreskę wirtualną, ścianę, przez którą odkurzacz nie przejedzie. To na przykład tak chcemy, żeby nam nie wyjeżdżał z jakiegoś pokoju, a drzwi nie chcemy mieć zamkniętych. Lub też w pozycji drugiej, jeżeli przełączymy włącznik, to wtedy robi nam taki jakby łuk wkoło tej wirtualnej ściany. To stawiamy sobie na przykład wtedy przy miskach dla psa, jeżeli mamy psa albo kota, żeby nam odkurzacz takich misek nie przestawiał. Ściana jest na baterie. Widzę, że w zestawie baterie są dwa AA, czyli standardowe paluszki. Kabelek do stacji ładującej mamy. I mamy zapasowy filtr do odkurzacza, filtr bodajże HEPA chyba, bo to teraz takie modne te filtry HEPA. I to by było, wszystko, jeśli chodzi o akcesoria. Sam odkurzacz, jak wiadomo, łączy się z aplikacją w telefonie. Jak działa, to zaraz będziemy sprawdzać. W związku z tym, że to było kupione na Amazonie niemieckim, więc instrukcji po polsku nie ma, więc papiery nam się nie przydadzą. To sobie pogadajmy teraz o wirtualnej ścianie. Znaczy już powiedziałem wam praktycznie wszystko, tylko pokażę wam, że kiedy ściana jest włączona, to jest biała diutka dookoła i się świeci. Nie wiem, czy to będzie widać. Mam nadzieję, że było widać. Stacja bazowa ma, tutaj wiele o niej nie powiemy, ma kontakty. Odkurzacz również ma tutaj kontakty i najeżdża sobie na stację i się ładuje. Tu mamy na górze czujnik, dzięki któremu odkurzacz będzie wiedział, gdzie ta stacja jest i jak ma do niej dojechać. Kabelek taki jak do jakichś radii czy magnetofonów, najzwyklejszy w świecie. Sam odkurzacz ma trzy przyciski. Jeden z nich to jest rozpoczęcie sprzątania. Drugi to jest powrót do domu, do stacji, znaczy się bazowej, prawda? I trzeci to jest, włączamy go wtedy, kiedy mamy jakieś większe zabrudzenie i chcemy, żeby on nam w tym miejscu wyczyścił. On będzie nam czyścił takimi ruchami okrężnymi do metr kwadratowy powierzchni, gdzie tam mamy zabrudzone. Tu również jest czujnik, dzięki któremu prawdopodobnie będzie się orientował odkurzacz, gdzie jest, co robi, no i gdzie ma też bazę, jak ma wrócić. Tu mamy...
O, naciskany guziczek, dzięki któremu wyjmiemy sobie pojemnik na odpady. Pojemnik na odpady ma tutaj filtr, który należy wymienić co jakiś czas. Pojemnik możemy myć. Jak wysypiemy z niego brud, to możemy go umyć. Oczywiście wcześniej musimy wyjąć filtr, bo filtra się nie myje. Tak to wygląda. Od spodu kółka, zobaczcie, że są bardzo wysokie, więc może pod jakiś grubszy dywan spokojnie odkurzacz podjedzie. Te szczoteczki są wyjmowane, więc możemy spokojnie je również wyjąć i wyczyścić, umyć i tak dalej. Widzicie, tutaj one mają inne. Jedna ma kwadracik, druga ma tutaj, zdaje się, że sześciokąt, więc nie pomylimy, która szczotka gdzie ma wejść. Tak jest. No dobra, niby nie pomylimy, ale ja nie umiem. Później się tym zajmę. Tutaj mamy tą szczoteczkę, o której już mówiłem, do wymiatania z rogów ścian. Różnego rodzaju śmieci, kółeczko, które się nam obraca dookoła. Tu mamy jeszcze zderzak, który jest, tak się naciska, w razie gdyby odkurzacz nam w coś puknął, to żeby nam nie uszkodził mebli, to czy tam innych jakichś rzeczy, to właśnie jest takie sprężyste. No, w tej chwili zaraz go dam, podłączę do stacji bazowej, naładuję i co, i będziemy patrzeć, połączymy go później, jak już się naładuje, z aplikacją i sprawdzimy, jak tam sprzęt sprząta. No to w związku z tym, że on jest całkiem rozładowany, położymy sobie go na stację. Myślę, że to jakoś będzie w ten sposób. O, stacja nam zamigała światełkiem. O, proszę bardzo. Od razu nam się włączyło tu białe napis clean. Światełko zielone jest na stacji, zgasło, ale myślę, że się ładuje. No to teraz niech się poładuje i zobaczymy dalej. Robot spakowany z powrotem, zostaje odesłany na Amazon, bo niestety przyszedł do mnie uszkodzony. Stacja dokująca nie działa, chwilę podziałała, diodka tam mignęła, zaczęła ładować i przestała. Akumulator się odrobinę naładował, potem się wyładował do końca i już jest po sprawie. Także za dwa dni przyjdzie drugi na wymianę i będzie kolejny film z drugiego. Zobaczymy, mam nadzieję, że będzie już sprawny. No. To na dzisiaj tyle. Trzymajcie się, cześć.